Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Bad Haring, bazy polskiej reprezentacji kobiet i mężczyzn. Marta Wiśniewska na szosie.pl, Małgorzata Jasińska, reprezentacja Polski i Movistar. Witam Cię bardzo serdecznie. Podsumujmy najpierw wyścig Vuelta kobiecą, która niedawno się zakończyła i w której brałaś udział. Aktywna jazda, pierwszy raz wyścig składający się z dwóch etapów. To może najpierw jak oceniasz tę formułę, że rozegrano drużynową czasówkę i potem to tradycyjne kryterium po ulicach Madrytu? No była to nowość dla nas, ponieważ czasówka drużynowa była dość ciężka. Dość ciężka technicznie. Mhm. Tutaj moja ekipa, no liczyłyśmy na więcej. No niestety, bodajże ósme miejsce nie było to, na które liczyłyśmy. I dość spora strata, ponieważ ponad minuta. No i na drugi dzień, co drugie okrążenie na rundach lotny sprint, więc to też dodawało atrakcji. To prawda, potwierdzam jako widz przed telewizorem. Nie ukrywam, że sporym zaskoczeniem było dla mnie to i myślę, że nie tylko dla mnie, że nie zobaczyliśmy Ciebie na liście startowej podczas jazdy indywidualnej na czas na Mistrzostwach Świata. Powiedz, dlaczego Ciebie tam zabrakło? Dlatego, ponieważ sama zdecydowałam nie wystartować. Z takiego powodu, że uważam, że żeby jechać czasówkę na Mistrzostwach Świata, należy się do niej bardzo dobrze przygotować, wysiedzieć, jak to powiem, kilometry na rowerze czasowym. W tym roku nie miałam takiej możliwości, ponieważ w naszej drużynie jest tylko możliwy transport roweru czasowego drogą lądową, więc tutaj było bardzo ciężko. Przepraszam, czy drużyna boi się zniszczeń po prostu? Tak, ponieważ jest to sprzęt dość wysokiej klasy. I dlatego tylko mamy możliwość trenowania, bym mogła zabrać sprzęt, jeżeli bym miała wyścig, nie wiem, we Włoszech, czy miała możliwość dojazdu samochodem. No i poza tym było sporo wyścigów w ostatnim czasie w moim wykonaniu i nie miałam nawet czasu na treningi, by udoskonalić swoją jazdę indywidualną na czas. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie mi dane wystartować, ponieważ jeszcze nigdy nie startowałam w jeździe indywidualnej na czas. No i też mam w planach poprawienie się pod względem technicznym tej konkurencji i być może w przyszłym roku, kto wie. Powiedziałaś, że dużo wyścigów już za tobą, dużo kilometrów wyścigowych w nogach i to przejechanych aktywnie, bo naprawdę w każdym praktycznie wyścigu atakujesz, jesteś w czołówce, jesteś w grupkach, które grają o zwycięstwo. Więc jak się czujesz teraz, w tym momencie sezonu? Pod względem psychicznym i fizycznym czuję się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że do ostatni wyścig również pokaże, że moje słowa nie są puste. Tak, ten sezon był bardzo aktywny w moim wykonaniu i myślę, że dość dobry, ponieważ pierwszy raz w życiu otrzymałam od grupy możliwość bycia liderem, więc tak jak już wspomniałam parokrotnie, jest to nowość dla mnie, ale myślę, że mimo tego nauczyłam się sporo i udźwignęłam tą odpowiedzialność. I mam nadzieję, że to zaprocentuje również w przyszłym roku, to doświadczenie bycia liderem. Właśnie chciałam powiedzieć, że miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy, bo już będzie po jakichś nowych doświadczeniach. Wiem, że byłyście wczoraj na rekonesansie trasy. Jakie są Twoje wrażenia z tego rekonesansu? Wczoraj od razu przyleciałam rano na lotnisko w Monachium i od razu panowie odstawili mnie na trasę, więc troszeczkę na zmęczeniu jechałam tą trasę, więc myślę, że to było adekwatne odczucie do tego, co będę czuła w sobotę, więc bardzo pozytywnie. Bardzo zaskoczył mnie podjazd na rundzie, ponieważ myślałam, że będzie stromszy. Są odcinki strome, ale jest to jakby tak jakby schody są na tym podjeździe, czyli odcinki 500 do kilometra ciężkie, później jest wypłaszczenie, więc nie jest to podjazd niemożliwy i bardzo mi odpowiada.
bo spodziewałam się czegoś naprawdę ciężkiego. Co prawda nie widziałam tego podjazdu przed, który dziewczyna opowiadała, że jest bardzo ciężki, bardzo stromy, no ale myślę, że to też jest podjazd, który jest daleko do mety. To tak króciutko poproszę Ciebie na zakończenie. Co trzeba zrobić Twoim zdaniem, żeby chodzi o taktykę wyścigu, żeby powalczyć o zwycięstwo? Jak byś to rozegrała, gdybyś miała możliwość, nogę i po prostu, no, gdyby tak się dobrze wyścig potoczył? Myślę, że przede wszystkim trzeba wykorzystać taktykę i jazdę najmocniejszych drużyn. Holandii, Włoch, myślę, że może Stanów Zjednoczonych, tych najsilniejszych drużyn, które tak naprawdę powinny walczyć między sobą, a my powinniśmy czekać na swoją kolej i myślę, że ostatnie dwie rundy będą decyzyjne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.